Kasa się liczy. Kasa, mówimy, że kasa, prawda? Że kasa jest ważna. No. A nie to, co i kto. Ale wiecie państwo, strasznie jest plotkarstwo rozwinięte. Żeby ludzie byli, należeli do prawdziwej religii, do prawdziwej wiary, aby tyle nie plotkowali. A oni strasznie plotkują. Tutaj widzicie państwo, świadkowie Jehowy są wyjątkowo wyćwiczeni, że to, że człowiek ładny, bo matka urodziła dzieci ładne, a tyle mają gactwa w sobie, proszę państwa, bo mówimy tutaj o spadaniu z dziada na gada. Także widzicie państwo, to wszystko prawda, że system jest zgadziały. No i te, proszę państwa, opowieści o tych gadach, to co państwo tu słyszą z internetu, to jest i prawda, i nieprawda, no bo wiecie państwo. Chodzi o to, że znawcy filozofii powinni więcej poświęcić czasu, uwagi Słowu Bożemu, a nie mówić o przykazaniach, sobie wydrwić, że to nie jest 10 przykazań, tylko jakichś tam propozycji. Ja mówię, trzeba tłumaczyć ludziom, trzeba mówić, ale jak oni nie mają tej wiedzy, nie mają tej wiedzy, jak to w Anglo-Ameryce Białystok taką piosenkę puszczali, że mało wiedzy, masz mało wiedzy. To trzeba było powiedzieć, że doprowadzić to miało, proszę państwa, doprowadzić to miało do zakonu Jezusa Chrystusa. Co miało doprowadzić do zakonu Chrystusa? Ewoluowanie z zakonu mojżeszowego do zakonu Chrystusa. Daję wam, Jezus powiedział, dwa przykazania: miłość do Boga nade wszystko, a bliźniego swego jak siebie samego. No i tutaj, proszę państwa, te dziady siedzą takie, proszę państwa, przecież widać, że to są katolickie, przecież widać, że to są pokatolickie, bo to też i oni ziewają na tych mszach, nikt nie chcą i gadają tak. O Jezusie nie. O Nowym Testamencie, tym waszym takim, bo to są chrześcijańskie pisma greckie, nowa nazwa, nie. A Jaśko tego nie zauważa, jak on jest utopiony w kłamstwie. Kłamstwo w kłamstwie. Radio, prawo. To KPM Eurokończy, ekstra. Nie zauważa Jaśko, gdzie jest, w jakim głównie. Radio Kończy, tak. Znowu imieniny, państwa, zobaczcie. Nawet, proszę państwa, jeśli chodzi też o wiem dla śmiechu i o tajemnicy świętej Heleny, że 300-400 ona miała w skrzyni tajemnicę, że tam ponoć był krzyż, na którym umarł Jezus, ale nigdy, nigdy nie widział i ona sama nie widziała tym, nawet się nie interesowała tym, jakiego kształtu był ten krzyż. Bo to wtedy nie mówił, że to była belka z drugą belką, zbudowana do lecznego tylko. Nikt się tym kształtem nie interesował. Dlaczego? Dlatego, że to nie było, nie było potrzebne. Łacińska wola była dopiero opracowana w celu udostępnienia
Leczmy się, kochani, leczmy się więcej. Leczmy się. Życie ludzkie, albo żeby sprawić, że to życie jest komfortowe w jakiś sposób, a nie żyje się w nieustannym bólu, w nieustannym niepokoju. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Profesor Jerzy Batulani z Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Państwo moim gościem, a w godzinach szczytu po 17. Po więcej usłyszą państwo historii pana Karola. Informacje. Radio Tok FM Euro Concita Extra. Słuchaj radia. Radio Tok FM Euro Concita Extra. Radio Tok FM Euro Concita Extra. Radio Tok FM Euro Concita Extra. Jak walentynki, to po azjatycku. Państwo słyszą głos szatana. Głos szatana. Jak walentynki, to tylko po azjatycku. Jak walentynki, to tylko po azjatycku. Tak, tak, tak. Halloween. Dzisiaj o Halloween. Dzisiaj 3 to znaczy, lutego 2015 roku. A jutro jest 11. W twoich stronach obchodzi się Halloween. Święto to przypadające na 31 października jest bardzo popularne, na przykład w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Ale związane z nim zwyczaje znane są również w wielu częściach świata, a także w Polsce. Obchodzone gdzieniegdzie święta, choć różnią się nazwą, mają wspólne elementy, takie jak kontakt ze światem duchu, ze zmarłymi, duszkami, wiedźmami, a nawet z jabłami i demonami. Zobacz dodatek Halloween w różnych odsłonach. Być może osobiście nie wierzysz, a za siły nadprzyrodzone, ale Halloween traktujesz po prostu jako świetną zabawę albo okazję do rozwijania wyobraźni u dzieci, tak? Wielu ludzi uważa jednak tego rodzaju święta za bardzo szkodliwe z kilku powodów. Po pierwsze, szkodliwe. Pewnej encyklopedii czytamy. Z Halloween nierozerwalnie związane są próby porozumiewania się z siłami duchowymi, często groźnymi, wręcz przerażającymi. Encyklopedia Encyclopedia of American Folklore. Zobacz rankę, historia Halloween. Czasem my tu mówimy, że tak jakby to w ogóle wrzucić. Encyclopedia of American Folklore. Bo tutaj, proszę państwa, też źle mówią w tramwaj na Niepodległości 213, gdy na przykład wczoraj mnie 2 lutego 2015 zawoził do Biblioteki Narodowej. No to po prostu w tramwaj Biblioteka Narodowa. Biblioteka Narodowa. Ja mówię, jaka biblioteka? Biblioteka. A jak tutaj jest 18 pisze na dobrą 56, no to w autobusie mówi też źle. Biblioteka Uniwersytecka. Biblioteka Uniwersytecka. Biblioteka Uniwersytecka. Ja mówię, jaka biblioteka? Biblioteka się mówi. Także widzicie państwo, jest złe z tej pierwszej strony. Czyli jeszcze raz powtórzę. Pewne encyklopedii czytamy. Z Halloween nierozerwalnie związane są próby porozumiewania się z siłami duchowymi, duszami, często groźnymi lub wręcz przerażającymi. Encyklopedia of American Folklore. Zobacz też rankę. Halloween. Poza tym wiele zwyczajów pokrewnych Halloween ma pogańskie pochodzenie i korzeniami sięga kultu przodków. Po dziś dzień
w każdym zakątku świata można spotkać ludzi, którzy w tym okresie szukają kontaktu z domniemanymi duchami zmarłych. I po drugie szkodliwe, że Halloween bywa postrzegane jako często amerykańskie, lecz z każdym rokiem podbija ono kolejne kraje. Niestety, jako nowi zwolennicy, często nie zdają sobie nawet sprawy z bogactwa pochodzenia towarzyszących mu symboli, dekoracji i zwyczajów, z których większość ma związek z istotami i mocami nadprzyrodzonymi. Zobacz też rankę, skąd się to wzięło. Po trzecie, tysiące wyznawców wikanizmu, którzy kultywują prastare celtyckie obrzędy, wciąż określa Halloween dawnym wymianem Samhain i uważa tę noc za najświętszą w roku. W gazecie USA Today przytoczono wypowiedź człowieka podającego się za czarownika. Chrześcijanie nie uświadamiają sobie, że obchodzą z nami nasze święto. Cieszymy się z tego. Po czwarte, zwyczaje halloweenowe pozostają w jawnej sprzeczności z naukami biblijnymi. Słowo Boże mówi, cytat: niech nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by uprawiał wróżby kusła, przypomnienie i czary, nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów, witma, zwracał się do umarłych. Księga powtórzonego prawa, czyli piąta Mojżeszowa, czyli Deuteronomium, 18 rozdział, werset 10 i 11, według Biblii Jerozolimskiej. Zobacz też trzecią Mojżeszową, czyli Księgę Kapłańską, 19 rozdział, werset 31. Zobacz też list apostoła Pawła do Galatów, 5 rozdział, wersety od 19 aż do 21. Biorąc to wszystko pod uwagę, mądrze jest poznać mroczne początki Halloween i podobnych tradycji. Niewykluczone, że gdy poszerzysz wiedzę na ten temat, przyłączysz się do licznego grona osób, które nie obchodzą takich świąt. Czyli proszę Państwa, skąd się to wzięło? Pochodzenie niektórych zwyczajów i symboli, wampiry, wielkołaki, wiedźmy, zombie. Istoty te od dawna kojarzone są ze światem złych duchów. Słodycze. Celtowie próbowali obłaskawić złe duchy za pomocą słodyczy, obłaskawiać. Później Kościół katolicki też zachęcał wiernych, żeby w Wigilię wszystkich świętych chodzili od domu do domu i prosili o coś do jedzenia, oferując w zamian modlitwę za zmarłych. Praktyka ta przerodziła się potem w halloweenowy zwyczaj zwany jako cukierek albo psikus. Przebrania. Celtowie zakładali przerażające maski, żeby zmylić złe duchy, które miały wziąć ich ze swoich i dostawić albo pozostawić, zostawić w spokoju. Kościół stopniowo połączył pogańskie zwyczaje obchodzenia Dnia Wszystkich Świętych i zaduszek. Później domy zaczęli odwiedzać ludzie przebrani za świętych, anioły i diabły, dynie, żeby odstraszyć złe duchy. W widocznym miejscu kładziono wydrążone rzepy lub brukwie ze świeczką w środku. Według niektórych świece te były symbolem dusz uwięzionych w czyścicu. Z czasem powszechnie zaczęto używać wydrążonych dyń, proszę Państwa. Czyli co? Jaka jest historia Halloween? Piąty wiek przed naszą erą. Celtowie obchodzą święto Samhain pod koniec października, kiedy to według ich wierzeń duchy i demony nawiedzają siebie. Częściej nawiedzają niż zwykle. Pierwszy wiek naszej ery już. Celtowie, jak tak zmierzamy w ramach, w miarę tego procesu postępu ewolucyjnego aż do XXI wieku, do samych cyganoszy zodiatopatów. A tutaj mazowieckich, a tutaj praskich, bo naprawdę południe uniwersal wiatraczna, bo po tej wschodniej stronie Wisły, gdzie możesz pojechać aż na Mińsk Mazowiecki, aż na Otwock, tereny moje, Świdra też ulubione. Rzeka Świder. Pierwszy wiek naszej ery, jeszcze raz, Celtowie zostają pokonani przez Rzymian, którzy przejmują ich rytuały związane z Samhain. Także wiecie Państwo, jak dane Imperium Rzymskie podbiło Grecję, a to też nauki greckie przejęło. Jak i Rzymianie to podbili, to też te nauki pogańskie przejęły. A Żydzi tego nie mogli, bo Jahwe, jak wyprowadził z Egiptu do ziemi
obiecane i to widział, że po lewej, po prawej, góra, dół, lewo, prawo, wszędzie pełno tych narodów pogańskich, a Jahwe na wiarę w duchy wam nie pozwolił, na czarnoksięstwo, na skakanie przez ogień, na bieganie stacą, na bieganie zabawkami. To co? Siódmy wiek. Najprawdopodobniej za pontyfikatu papieża Bonifacego IV pojawiła się tradycja dorocznych obchodów Dnia Wszystkich Świętych. Obchodów Dnia Wszystkich Świętych dla upamiętnienia męczenników. Staroangielskie słowo hallow oznaczało święty, a zatem All Hallows to Dzień Wszystkich Świętych, dzień ku czci zmarłych świętych i męczenników. Wieczór poprzedzający ten dzień był nazywany All Hallows Even, dosłownie Wieczór Wszystkich Świętych. Co później skrócono do Halloween. XI wiek, dzień 2 listopada staje się dniem zadusznym, poświęconym pamięci umarłych. XVIII wiek, w druku po raz pierwszy pojawia się angielska nazwa tego święta w znanej dziś formie Halloween. XIX wiek, tysiące irlandzkich emigrantów przywozi ze sobą do Stanów Zjednoczonych halloweenowe obrzędy, które z czasem mieszają się z podobnymi zwyczajami emigrantów z Wielkiej Brytanii i z Niemiec, a także Afryki i innych rejonów świata. XX wiek. Halloween staje się popularnym świętem w całych USA. XXI wiek. Halloween to przemysł dający na całym świecie miliardowe zyski. Czyli widzicie Państwo, jak ten proces ewolucyjny w tym momencie akurat XXI wieku cygano, że do dziadogadów wygląda? Czy chcesz przejrzeć się w lusterku, żeby zobaczyć, jaka jest twoja osobowość, dusza? Bo przecież dusza to nie jest coś, co po śmierci się ulatnia i biegnie do nieba, tylko duszą jesteś ty. Przecież w Księdze Rodzaju czytamy nawet o potworach, o wielorybach, które się zaroiły, od których zaroiło się aż w morzu, oceanie i wszelką duszę żyjącą, że Jahwe stworzył potwory, wieloryby, wielkie ryby, a człowieka jeszcze nie było. I potem wtedy, kiedy, i to była dusza nefesz po hebrajsku, i potem, kiedy pod koniec siódmego dnia Bóg uczynił człowieka, ale wcześniej przygotował dla niego piękny raj, malutki, chociaż to był tylko też skrawek na malutki skrawek na ziemi, bo człowiek miał pracować, miał się cieszyć, rozbudowywać, że miał ten wspaniały mózg jako 1,5 kilograma tajemnic, że potem miał się rozwijać, bo ten mózg pływa jak w galarecie, o czym może jako 5-latkowie nie wiecie. Róbcie nowe rzeczy, badajcie, sprawdzajcie się w internecie, w komputerze. Jesteście w stanie dużo rzeczy jeszcze zrobić. W Ameryce 5-latkowie na wrotkach jeżdżą, studia kończą, różnych dziwnych rzeczy dokonują, no bo tam w USA, w Ameryce Białystok są indywidualiści. Tutaj natomiast w katolickiej Polsce, a pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem Gdańskim i Krakowem na Mazowszu biednym, w biednej Warszawie, są jeszcze kołchozowi, jakby komuniści, czy pokomuniści. I teraz znowu dzisiaj, jak ten Komorowski się wypowiadał i rozmawiał z tą całą naszą Paradowską, to znowu Janek Witek mówi, o, że komu, że to, że szpieg, że zdrajca. Ja mówię, słuchaj Jaśku, Polska jest najbliżej Rosji, jest przyzwyczajona do kołchozu, przyzwyczajona kopcić papierosy, kopcić pety, stać pod supermarketami, stać pod biblioteką uniwersytecką, na dobrej 56, gdzie brakuje krzeseł, gdzie ludzie nie mają na czym siedzieć, gdzie popsute, gdzie nie działa, gdzie kolejki są do szatni i to bardzo długie kolejki. Same problemy, same skandale. Pod supermarketami, gdzie stoją i kopcą, oplotkowują. Bla, 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 tarararara, kukuryku, lewardom. A do Biblii to nie warto było zajrzeć, prawda? A Biblia od razu mówiła, tysiące lat temu, że Ziemia jest okrągła i że Bóg siebie zawiesił na nic. Proszę ciebie, a wy Kopernika potrzebowaliście uczonych. Moja kochana Eleonoro. Słuchaj szatana do Biblii. Chcieli być mądrymi, stali się głupi. Te dewotki, te katoliczki, te ateistki, te...
Różne, co na wernisaże przychodzą, to one tylko udają, że się sztuką interesują. Tak jak to Halina powiedziała tej Rumunce. No teraz w Soho Factory, to dzisiaj mamy już 10 lutego 2015, no to to było w sobotę, prawda? I Halina mówi w Soho Factory: słuchaj Elżbieto, najgorzej, że no śmieszy mnie, bardzo mnie śmieszy, że są tutaj tacy ludzie na wernisażu, którzy sztuką wcale się nie interesują. Wcale się sztuką nie interesują. I teraz o co chodzi? Rumunka chodziła, się bujała, się kiwała, a tu w kieliszkach była woda nalana. Czyli, że nie wino. I tak jak się popatrzyli pijaki, no to pouciekali, że sama woda na to. Przecież wody pić nie będą. Chociaż jeżeli udają, że się sztuką interesują, że się sztuką zajmują, to mogliby oni sobie też i wodę wypić. Czy Biblia jest wciąż aktualna, proszę Państwa? Hilton uwielbiał boks. Już jako 7-latek lubił się bić. Zarówno na ringu, jak i poza nim. W szkole średniej włóczył się z kolegami po okolicy, szukając zaczepki. Opowiada: kradłem, uprawiałem hazard, oglądałem pornografię, napastowałem kobiety i obrzucałem przekleństwami rodziców. Kiedy patrzyli, co wyprawiam, doszli do wniosku, że jestem niereformowalny. Opuściłem dom, jak tylko skończyłem szkołę. Jednak po 12 latach Hilton zdecydował się wrócić. Rodzice nie mogli uwierzyć, jak bardzo się zmienił. Był spokojny, opanowany i odnosił się do nich z szacunkiem. No to pewnie poznał prawdę, no dzięki braciom, świadkom Jehowy. Skąd ta zaskakująca przemiana? W pewnym momencie zaczął poważnie myśleć, dokąd zmierza jego życie. Sięgnął też do Biblii, żeby sprawdzić, czy nie mogłaby mu jakoś pomóc. Wszystko, o czym czytałem, starałem się wprowadzić w czyn, wspomina Hilton. Pozbyłem się starej osobowości, usłuchałem nakazu z Efezjan 6 rozdział, wersety 2-3, by szanować rodziców. Po raz pierwszy w życiu poczułem się naprawdę szczęśliwy i zacząłem przysparzać rodzicom radości zamiast zmartwień. Przykład Hiltona uwypukla, że wartości biblijne są wciąż aktualne i mają moc przeobrażania ludzkiego życia, Hebrajczyków 4:12. Przyjrzyjmy się kilku z nich: uczciwości, poszanowaniu, panowaniu nad sobą, wierności, miłości. I zastanówmy się, jak mogą one wzbogacić nasze życie. Także proszę Państwa, no na pewno dzięki pomocy Świadków Jehowy, bo jak zaczął studiować, przyjął chrzest potem. Tak. Przestarzała księga. Niektórzy twierdzą, że Biblia jest już przestarzała, jak instrukcja obsługi starego komputera. Jednak porównanie to jest powierzchowne i mylące. Choć sprzęt komputerowy się zmienia i instrukcje wychodzą z użycia, podstawowe aspekty natury ludzkiej pozostają niezmienne. Na przykład miłość, nienawiść, wierność, niewierność, dobroć, okrucieństwo budzą w nas podobne reakcje jak w naszych przodkach. Gdy chodzi o postanowienie, podstawowe wartości, uczucia, nie ma nic nowego pod słońcem. Księga Kaznodziei, 1 rozdział, werset 9. Czytaj, czytaj, aby być mądry. Tutaj mamy, proszę Państwa, na temat uczciwości. Tutaj na temat mamy panowania nad sobą. Tutaj dla tych głupich jaśków to jest dobre, proszę Państwa. Zasada biblijna, Przysłów 29:11. Głupi ujawnia całego swego ducha, lecz mądry utrzymuje go w spokoju. Korzyści. O, głupi ujawnia swego ducha, lecz mądry takiego ducha agresji. Prawda? To co mamy, proszę Państwa, podane w wersecie. To ja wielokrotnie
Przysłów 29, 11 cytowałem Jaśkowi, ale on przecież głupi jest. Korzyści. Gdyby sporządzić listę wszystkich korzyści wynikających z panowania nad sobą, byłaby ona bardzo długa. Panowanie nad sobą na pewno chroni nasze zdrowie fizyczne. Biblia mówi, że serce spokojne jest życiem dla ciała, ale serce radosne działa dobrze niczym lekarstwo. Przysłów 14:30. Przysłów 17:22. Natomiast osoby skłonne do gniewu i wrogich emocji są bardziej zagrożone chorobami, zwłaszcza chorobami układu krążenia, co potwierdzają badania. Oczywiście dobroczynny wpływ panowania nad sobą nie ogranicza się do zdrowia fizycznego. Kazius. Obecnie 30-paroletni wspomina, byłem kłótliwy, wybuchowy, często wszczynałem bójki, miałem przy tym bardzo niskie poczucie własnej wartości, ale wszystko to się zmieniło, kiedy zacząłem stosować zasady biblijne. Nauczyłem się panować nad swoim gwałtownym charakterem, pielęgnować pokorę i przebaczać. Gdyby nie to, pewnie skończyłbym w więzieniu. Czuję się tak, jakbym dostał nowe życie. Czyli, że widzicie Państwo, nowe życie. Czyli co dają kościoły? Halloween? U nas Sawa w cerkwi to wprost powiedział, po co wam te śmieci? Po co wam też Harry Potter? Cerkiew daje wam wszystko. Wierność. Zasada biblijna, proszę Państwa. Wierność. Małżeństwo niech będzie w poszanowaniu u wszystkich, a łoże małżeńskie niczym nieskalane. Korzyści. I tutaj przykłady różnych osób, jeszcze raz to pokazujemy, przykłady różnych osób, które łamały te zasady. Następna zasada biblijna. Przeodziejcie się w miłość, gdyż ona jest doskonałą więzią jedności. Tak, tu mamy te zasady. Człowiek bogactwem odkupuje życie, ale ubogi nie musi słuchać pogróżek. Jakie ciekawostki mamy, proszę Państwa. Zazdrość ma swoje dobre strony, ale nieraz przynosi więcej szkody niż pożytku. Także to bardzo ciekawe, różne są. Warto to wiedzieć. Dlaczego pewien ksiądz katolicki, czy nie, nie wiem, katolicki, odszedł od kościoła? Czy mógłbym powiedzieć coś o swoim dzieciństwie? Urodziłem się we Włoszech. Państwo zobaczą. Urodziłem się we Włoszech w 1943 roku. Mój ojciec był rolnikiem, stolarzem w małej wiosce, gdzie dorastałem razem z gromadką rodzeństwa. Rodzice wychowali nas na dobrych katolików. I został bratem starszym. Dlaczego postanowiłeś zostać księdzem? W dzieciństwie uwielbiałem słuchać księży w kościele. Byłem urzeczony ich głosami i uroczystymi obrzędami, które odprawiali. Właśnie wtedy zapragnąłem zostać jednym z nich. Kiedy miałem 13 lat, mama zawiozła mnie do szkoły z internatem, która przygotowywała chłopców myślących o stanie duchownym do bardziej zaawansowanej nauki w tym kierunku. Czy program nauczania obejmował studiowanie Biblii? Właściwie nie. Gdy miałem 15 lat, jeden z nauczycieli podarował mi Ewangelię. Historyczne sprawozdania z życia i służby Jezusa przeczytałem je kilka razy. Jako 18-latek pojechałem do Rzymu, gdzie uczyłem się na różnych uniwersytetach papieskich, czyli podlegających bezpośrednio papieżowi. Studiowałem łacinę, grekę, historię, filozofię, psychologię, teologię. Chociaż recytowaliśmy wersety z Biblii, a w niedzielę słuchaliśmy pytania w czasie mszy, to rzeczywiście nie badaliśmy tej księgi.
Potem zostałeś rektorem. Czy do twoich obowiązków należało nauczanie? Zajmowałem się głównie sprawami administracyjnymi, ale prowadziłem też zajęcia poświęcone dekretom Soboru Watykańskiego II, co spowodowało, że pojawiły się u ciebie wątpliwości. Nie dawały mi spokoju trzy rzeczy. Kościół mieszał się do polityki, tolerował złe prowadzenie się księży i parafian, a poza tym wpajał nauki, które wydawały się błędne, bo na przykład jak kochający Bóg mógłby karać ludzi przez całą wieczność jakimś ogniem, piekłem, albo czy naprawdę chce słuchać różańca powtarzanego setki razy ten Bóg? Co w takim razie zrobiłeś? Ze łzami w oczach modliłem się o kierownictwo, kupiłem katolicką Biblię Jerozolimską, którą krótko przedtem wydano po włosku. Zacząłem ją czytać, kiedy pewnej niedzieli po mszy odwieszałem sutannę do seminarium. Przyszło dwóch mężczyzn. Przedstawili się jako świadkowie Jehowy. Ponad godzinę rozmawialiśmy o Biblii i o tym, co można w niej przeczytać na temat cech rozpoznawczych religii prawdziwej. Jakie wrażenie wywarli na tobie ci niespodziewani goście? Podziwiałem przekonanie, z jakim się wypowiadali, a także łatwość, z jaką powoływali się na różne fragmenty katolickiego wydania Biblii. Czyli że baptysta na to nie zwrócił uwagi, bo baptysta, co teraz tutaj na tej ekumenii było widać i słychać, baptysta powiedział, że ktoś to może za bardzo tę Biblię zna, że ją wersetami żongluje. Nie, nie, nie. Później zaczął mnie odwiedzać inny świadek, Mario. Był bardzo cierpliwy i wytrwały bez względu na pogodę. Co niedziela o 9 rano dzwonił do drzwi seminarium. Co o tych wizytach sądzili inni księża? Zapraszałem ich na nasze dyskusje, ale żaden nie potraktował studium poważnie. Mnie jednak sprawiało to ogromną radość. Uczyłem się wspaniałych rzeczy, na przykład dlaczego Bóg toleruje zło i dopuszcza cierpienie i co od dawna było dla mnie zagadką. Aha, czyli że to na seminarium było. Czy twoi przełożeni próbowali jakoś odwiedzić cię od poznawania Biblii? W roku 1975 kilkakrotnie odwiedziłem Rzym, żeby naświetlić im swoje poglądy. Próbowali nakłonić mnie do zmiany zdania, ale żaden nie używał do tego Biblii. W końcu 9 stycznia 1976 napisałem do Rzymu list z wyjaśnieniem, że nie uważam się już za katolika. Dwa dni później opuściłem seminarium i pociągiem udałem się na moje pierwsze spotkanie organizowane przez Świadków Jehowy. Jak się okazało, było to większe zgromadzenie, uczestniczyło w nim kilka zborów. Wszystko wyglądało inaczej niż to, do czego byłem przyzwyczajony. Także słuchaj normalnie. Ksiądz poznał Pismo Święte. Czytam takie doświadczenie. Gdzie ty byłeś? A tutaj. No. Słuchaj, ksiądz poznał, został bratem starszym. Strasznie ciekaw. Potem będziemy czytać.